miałem sen. Byłem pomocnikiem samego świętego Mikołaja. Chcesz posłuchać? Pewnie, Karolku. Zaczęło się tak. Szedłem sobie parkiem. Padał śnieg i wszędzie było biało. Nagle usłyszałem dziwny dźwięk. Zaglądam zza drzewa i widzę wielką zaspę śniegu, a z niej wystają nogi. Nie myśląc długo, postanowiłem pomóc temu człowiekowi. Gdy pociągnąłem go za nogi, okazało się, że to święty Mikołaj. Nie wiem, czemu wcześniej nie zauważyłem stojących niedaleko sań i reniferów. Staruszek był bardzo wdzięczny za moją pomoc. Podziękował mi za nią w szczególny sposób. Zaprosił mnie do swojego domu. Pierwszy raz leciałem z saniami, które ciągnęły magiczne renifery. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że święty Mikołaj mieszka w bardzo ciekawym miejscu. To Laponia. Opowiedział mi, że całą zimę pada tam śnieg. Jest bardzo zimno i nie widać słońca. Cały czas jest ciemno. Za to latem w Laponii słońce świeci całą dobę i nie ma nocy tak jak u nas. Gdy dotarliśmy na miejsce, ujrzałem piękny drewniany dom, ale moją uwagę przykuło to, co działo się na niebie. Zjawisko to wyglądało jak taniec świateł. Było przepiękne. Mikołaj wyjaśnił mi, że to zorza polarna. Idąc ścieżką za Mikołajem, zobaczyłem ogromną skrzynkę pocztową. Elfy właśnie wypakowywały tony listów i niosły je do sortowni w domu Mikołaja. W jednym z worków niesionych przez elfa zauważyłem mój własny list. Weszliśmy do domu. Mikołaj od razu usiadł w swoim fotelu. Mi zaproponował miejsce obok. Elfy przygotowały nam ciepłe kakao i zaczęły przynosić posortowane już listy. Mikołaj poprosił mnie, żebym pomógł mu przeczytać kilka z nich. Dzieci z całego świata opisywały Mikołajowi swoje dobre uczynki i nowe osiągnięcia. Zapewniały go, że przez cały rok ze wszystkich swoich sił starały się być dobre i pomocne. Czasami zdarzały im się wpadki, ale szybko naprawiały swoje błędy. Pod koniec listu każde z dzieci wpisało też swoje marzenie, jakąś wielką prośbę do świętego Mikołaja. Większość dzieci chciała dostać nowe zabawki, piękne lalki lub wspaniałe samochodziki. Ale zdarzały się też takie listy, w których dzieci prosiły Mikołaja o to, żeby rodzice się nie kłócili, żeby w domu nie zabrakło jedzenia i żeby wszyscy byli zdrowi. Gdy wypiliśmy kakao, listami zajęły się elfy, a my udaliśmy się do fabryki zabawek. Mikołaj opowiedział mi, że kiedyś wszystkie zabawki tworzono ręcznie. Teraz, idąc z duchem czasu, elfy, robiąc zabawki, korzystają z wielu nowoczesnych, a także magicznych urządzeń. Jedno z nich przykuło moją uwagę. Zauważyłem, że elf wrzuca listy z marzeniami do wielkiego otworu. Teraz chwila magii i po drugiej stronie pojawiła się gotowa zabawka. Elf Zenek zanosił gotowe zabawki do maszyny pakującej. Po spakowaniu na każdy prezent przyklejano etykietę z imieniem i adresem dziecka. Następnym krokiem
było spakowanie prezentów do worka. Okazało się, że nawet worek świętego Mikołaja jest magiczny i mimo niedużych rozmiarów potrafi pomieścić miliony prezentów. Gdy już wszystkie prezenty spakowano, do sani zaprzęgnięto renifery. Na przedzie stał oczywiście znany każdemu dziecku czerwononosy Rudolf. Elfy zaniosły worek na sanie. Usłyszałem bicie zegara. Mikołaj powiedział, że to już czas, aby wyruszać w drogę. Dał sygnał swoim dzwonkiem i pojawiła się świąteczna magia, która pozwala biegać reniferom po niebie. Odwiedzaliśmy po kolei domy dzieci i zostawialiśmy im prezenty. Mikołaj miał specjalne urządzenie nawigacyjne, dzięki któremu od razu wiedział, gdzie znajduje się następny dom. Bardzo często wchodziliśmy przez komin. Było to bardzo śmieszne, bo nieraz zdarzyło nam się upaść. Czasami znajdowaliśmy otwarte okno lub drzwi, ale najczęściej korzystaliśmy ze świątecznej magii. Dzięki niej prezenty lądowały pod choinką i w skarpetach. Niektóre dzieci zostawiały nam pyszne ciastka i mleko do picia. Nie zapomniały też o reniferach, dla których czekały smaczne marchewki. Rozwoziliśmy prezenty przez całą noc. W tym czasie zajrzeliśmy do domów dzieci z różnych krajów świata. A wszystko udało się zrobić w tak krótkim czasie za pomocą magii świąt. Mikołaj powiedział, że ta magia tworzona jest przez dzieci, które wierzą w świętego Mikołaja. Dojechaliśmy do ostatniego domu. Okazało się, że to nasz dom. Mikołaj z głębi worka wygrzebał ostatni prezent. Wręczył mi go i powiedział: Wesołych świąt! Rozpakowałem prezent i bardzo się ucieszyłem, bo była to zabawka, o której od dawna marzyłem. Pomachałem Mikołajowi na do widzenia i zasnąłem, bo byłem strasznie zmęczony. Cudowny sen, kochanie! Jakiś czas później. Mamo, przeczytasz mi, co tu jest napisane? Dziękuję za pomoc, Karolku. Święty Mikołaj. A może to wcale nie był sen? A wy, dzieciaki, napisaliście już list do świętego Mikołaja? A może dostaliście już wymarzony prezent? Jeśli tak, to dajcie mi o tym znać, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. Pa, pa!